Jest wtorek, 2 maja. Wyobraź sobie, że jesteś w jednym ze swoich ulubionych miejsc. Masz czas, żeby spokojnie pospacerować i ucieszyć się chwilą odpoczynku. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wolna chwila w czasie święta. Jezus nie ma nic konkretnego do zrobienia. Może odpocząć lub spędzić czas z przyjaciółmi. Przechadza się w miejscu, gdzie są ludzie, gdzie mogą go spotkać. Wychodzi do nich. Daje im możliwość spotkania i rozmowy. O czym ty chciałbyś z nim porozmawiać? Dla niektórych ludzi Jezus pozostaje zagadką. Chcą wiedzieć, kim jest, by móc w Niego uwierzyć. Cały czas czują jednak, że sami nie potrafią tego zrobić. Chcieliby pozbyć się wszystkich wątpliwości i wprost mówią o tym Jezusowi, może nawet w ostrych słowach. Spróbuj stanąć przed Jezusem w całej swojej autentyczności i powiedz mu, co teraz czujesz. Thank you.
Jezus odpowiada zgromadzonym faryzeuszom, że Jego boskość wyraża się w znakach, które uczynił. Wydarzały się one wtedy, kiedy pocieszał smutnych, leczył chorych, uwalniał od złych duchów, kiedy wlewał nadzieję w serca słuchających Go ludzi. Słuchając Ewangelii, pomyśl o małych i wielkich znakach, które Pan Jezus uczynił w Twoim życiu. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dzisiaj było dla Ciebie ważne w tej modlitwie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.